Marta Żmuda-Trzebiatowska pokazała, jak wyglądała jej studniówka. Okazało się, że znana aktorka powala swoją urodą nie od dziś. Jeszcze za czasów licealnych musiała się cieszyć sporym powodzeniem. Studniówka to niewątpliwie moment, który każdy zapamięta do końca życia. Po latach przyjemnie jest przejrzeć swoje stare zdjęcia z tej słynnej imprezy i przypomnieć sobie, jak to było, gdy kończyło się szkołę średnią. Na wspomnienia zebrało się również Marcie Żmudzie-Trzebiatowskiej, która pochwaliła się archiwalnym zdjęciem. Tak wygląda studniówka Marty Żmudy-Trzebiatowskiej. Aktorka swoją studniówkę obchodziła 17 lat temu, czyli niemal na samym początku XXI wieku. Kto pamięta ten okres, doskonale zdaje sobie sprawę, jakie trendy w modzie wtedy panowały. Wiele osób uważa, że początki nowego milenium to najgorszy okres, jeśli chodzi o popularne ubrania. Jednak aktorka nawet w tamtym okresie popisała się niesamowitym wyczuciem stylu. Marta Żmuda-Trzebiatowska ubrana była w czerwoną sukienkę, z jaśniejszym gorsetem i dużo ciemniejszym dołem. Oprócz tego miała upięte z tyłu włosy, ale z zostawioną grzywką. Wszystko podkreślały drobne detale, takie jak czerwona szminka, czy brokat we włosach. Już w czasach licealnych, aktorka wyglądała zjawiskowo. Internauci zachwyceni archiwalnym zdjęciem aktorki. Ach, co to był za bal! Tafta, brokat we włosach i czerwone usta, do tego polonez w pierwszej parze, pierwszy chłopak i zabawa do białego rana. A wy? Jak wspominacie studniówkę? Może są tu tegoroczni maturzyści? Pisała pod archiwalnym zdjęciem aktorka. Fani byli zachwyceni zdjęciem sprzed lat aktorki. Nie brakowało komplementów zarówno ze strony fanek, jak i fanów. Co ciekawe, jedna z nich spostrzegła nawet, że miała taką samą sukienkę co Marta Żmuda-Trzebiatowska. Tak mi się wydaje, że miałam taką samą suknię na swojej studniówce, pisała jedna z fanek. Nawet szczupły ja się załapałem. Ale fajnie, skomentował internauta, który najwyraźniej 17 lat temu był na studniówce z aktorką. Dzisiaj grzeje, jeden. Anita Werner z partnerem na telekamerach. Gwiazda w końcu pokazała młodszego ukochanego 2. Już nic nie będzie takie samo. Paweł Królikowski niestety nie wróci długo do Polsatu, ale pojawił się niezwykły pomysł, kreacja wymiata. Pamiętam czasy u siostry, jak panowała moda na tapir we włosach, czytamy dalej. Nic się nie zmieniłaś, pisał internauta. Najlepsze newsy dnia, źródło, Instagram. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.